Norbi obchodzi 52. urodziny. Trzeba przyznać, że muzyk wie, jak żyć jak gwiazdor. Opowiedział też o ciemnych stronach sławy. Norbi wyśpiewał takie hity jak Kobiety są gorące, Nie zaczepiaj mnie i Rozkołysz się. Jest też gwiazdą TVP, prowadzi Koło Fortuny i inne programy, jak Roztańczona Polska. Jak żyje gwiazdor i ile zarabia? Norbi zarabia i traci fortunę. Nie da się ukryć, że w czasach największej popularności, muzyk koncertował naprawdę dużo i zarabiał poważne pieniądze. Niestety, sława ma także ciemne strony, a gwiazdor czasem nie potrafił się im oprzeć. Ja strasznie lubiłem gry hazardowe. Pokochałem ruletkę i blackjacka. Był taki moment, że to, co zarobiłem, szło w diabli. Widziałem ludzi, którzy przegrali życie, opowiadał w rozmowie z Radiem Z. Piosenkarz zdradził, że jednej nocy potrafił przegrać nawet 120 tysięcy złotych. Nie stronił też od alkoholu. Na szczęście te czasy już minęły. Dziś Norbi wie, co jest najważniejsze. Norbi mieszka w pałacu. Jak na niego zarabia? Norbi i jego ukochana żona mieszkają w wielkiej willi pod Radomiem. Co ciekawe, wcale nie korzystają z olbrzymiej powierzchni, skupiają się bowiem na dwóch pomieszczeniach. Siedzimy głównie w salonie albo w kuchni, a naszym ulubionym miejscem jest kanapa. Marzena leży, ja się na niej opieram i oglądamy sobie telewizję, wyznał muzyk w jednym z wywiadów. Nic dziwnego, że parę stać na taki pałac, jeśli Norbi za jeden sezon prowadzenia Koła Fortuny otrzymuje nawet 100 tysięcy złotych. Niemałe pieniądze zarabia też na innych formatach. Każdy koncert tego muzyka to zarobek około 15 tysięcy złotych. Usłyszenie na żywo Kobiety są gorące warte jest jednak każdych pieniędzy.